Pole powierzchni równoległoboku pokazanego na rysunku wynosi 24 jednostki kwadratowe. Ile wynosi wysokość równoległoboku? Mamy na rysunku równoległobok. Długość tego boku wynosi 6, długość tego boku wynosi 5 i szukamy wysokości. Wiemy jeszcze z treści zadania, ile wynosi pole powierzchni. Zatrzymajcie ten film i sprawdźcie, czy potraficie zrobić to sami. Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest zależność pomiędzy polem powierzchni, długością podstawy i wysokością. Wiemy, że pole powierzchni równoległoboku równe jest iloczynowi podstawy i wysokości. Jaka jest długość podstawy tego równoległoboku? Podstawa to ten odcinek, ten bok i jego długość jest taka sama jak długość tego odcinka. W równoległoboku długości przeciwległych boków są takie same. Te boki, które są do siebie równoległe, mają taką samą długość. Czyli tu jest również 6 jednostek. Czyli długość podstawy to 6. H w tym wzorze, czyli wysokość, to to, co chcemy obliczyć. Wiemy jeszcze, że pole powierzchni to 24 jednostki kwadratowe. Czyli 24 równa się 6 razy wysokość. 6 razy jaka liczba równa się 24? 6 razy 4 równa się 24. W związku z tym wiemy, że H równe jest 4. 4 jednostki. I taka jest odpowiedź.